Ryszcza, wtedy jechał na drugiej pozycji, walczył o pierwsze miejsce z Krzysztofem Buczkowskim. Też taka ważna uwaga dla Państwa, zawodnicy jednej i drugiej drużyny mają bardzo podobne keflary, jeśli chodzi o kolorystykę, dlatego bardzo prosimy zwracać uwagę na kolory kasków. A to skoro już o kaskach mowa, to w czerwonym Bier, w żółtym Musierak, w niebieskim Jeleniewski, w białym Milik. Zaczynamy ten mecz. Polonia Bydgoszcz kontra Wilki Krostok. To najlepiej jest ze startu. Taśma w górę podniosło delikatnie Biera, ale to właśnie Duńczyk najlepiej wystartował z pierwszego pola. Tyle, że wciska się po krawężniku znakomicie. Tobiasz Musierak 4-2 w tym momencie dla Wilków Krostok, bo Milik jest przed Jeleniewskim, który teraz ścina do krawężnika. Pierwszy kuje się do ataku na Tobiasza Musieraka. Ten przytomnie trzyma kredę. Wiemy, że w początkowej fazie meczu to będzie kluczowe. Jeleniewski teraz miał szansę na to, by być przed Milikiem, ale Czech ciągle na pozycji trzeciej. Szybko to odbił zawodnik Wilków Krostok. Obejrzał się Kenneth Bier. Bezpieczna ta przewaga nad trzecim w stawce Milikiem, więc Duńczyk może się skupić wyłącznie na atakowaniu. Jest prędkość w jego motocyklu. Widać, że może to zrobić. Kenneth Bier wypuszcza się szerzej. Musielak poszerza. Kto będzie lepszy? Kenneth Bier znakomicie to zrobił. Jest już przed Musielakiem Duńczyk. No wszystko tak się wydawało. Robił nienagannie Tobiasz Musielak, ale chyba nie zakładał, że ten środek toru, a powiedzmy szeroka, będzie chodzić się tak dobrze już w pierwszym wyścigu. Wykorzystał swoją szybkość Kenneth Bier i to on zgarnia 3 punkty w pierwszym wyścigu tego meczu. No i zapowiadało się na wygraną drużyny gości Wilków z Krosna, ale Kenneth Bier, który tutaj jest liderem drużyny gospodarzy, no wyrwał te punkty Tobiaszowi. Może Tobiasz był faktycznie uśpiony troszeczkę, trzymał się krawężnika, ale też musimy oddać Tobiaszowi, że to, co zrobił w pierwszym łuku, za chwilę zobaczymy w powtórce, to naprawdę ręce składają się dobra, bo była to doskonała jazda, doskonały przegląd sytuacji, szczególnie ten pierwszy łuk jest bardzo ciekawy. Tam w jednej sytuacji też było, gdzie Daniel Jeleniewski atakował Milika i naprawdę ten łuk, to wyjście... Gości, wtedy o wszystkim zauważyła pierwsza seria. Dzisiaj pierwsza seria nie jest aż tak dobra dla Polonii. No, ale też ta pierwsza seria na pewno dużo wniosła, jeśli chodzi o przestawienie motocykli. Całkowicie inny tor niż w poprzednim tygodniu, bardziej suchy. Zobaczymy, jak teraz zaprezentują się zawodnicy, którzy na pewno mają coś do udowodnienia, szczególnie z jednej i z drugiej strony, bo przecież gospodarze zarówno Jadran Miedziński, Daniel Jeleniewski bez punktów w pierwszej serii startów. Żaden z tych zawodników nie sięgnął po trójkę w pierwszej serii. Milik, Jeleniewski, Szczepaniak. Miedziński, taśma w górę, świetnie z pierwszego. Wacław Milik będzie wypychać Jeleniewskiego. Temu to nie przeszkadza, natomiast widzimy, że leży na torze Mateusz Szczepaniak i to, że jeszcze się pojedynkują Jeleniewski i Milik, nie ma już większego znaczenia. Musimy wyścig, szczególnie jak sędziowie nie przerywają wyścigu, to znaczy, że to pachnie jakimś wykluczeniem. Gdy to przerwanie jest bardzo szybkie, to świadczy o tym, że wyścig będzie powtórzony w czwórkę. Ale widocznie po analizie naszego zapisu sędzia stwierdził, że 4 zawodników powinno wystartować w powtórce biegu 5. Upiekło się byłemu zawodnikowi Polonii Bydgoszcz, sezon 2013, sezon 2014 w barwach tego klubu, Mateusza Szczepaniaka. 5. wyścig. Zaczynamy taśmę w górę, świetnie, dwaj zawodnicy gości, a więc Milik i Szczepaniak znakomicie na pierwszych metrach, nie tylko jeśli chodzi o start, ale również jeśli chodzi o dojazd. Pierwszy Szczepaniak, drugi jest Milik i ruszają już w pościg gospodarze. Będą go atakować z obu stron. Jeleniewski i Miedziński na pewno czuje ich za swoimi plecami. Wacław Milik, jaka to będzie jazda defensywna Czecha. Zobaczmy, jest już za nim Adrian Miedziński. To będzie przede wszystkim atakować Milika. Chyba się wypuści Miedziński, jednak nie podobną linią jazdy jedzie jak Wacław Milik. Krajowy senior Polonii Bydgoszcz na razie tylko przygotowuje swój atak. Teraz może się napędzić, złapać prędkość. Adrian Miedziński jest jeszcze za tylnym kołem swojego rywala. Przycina do kredy Miedziński. Adrian Miedziński kapitalnie to zrobił, ale Milik jeszcze odpowiada. Milik ciągle jest przed Miedziakiem, który jednak nie powiedział ostatniego słowa w tym wyścigu. Jeszcze będzie ciekawie. Jeszcze będzie walka między tymi dwoma zawodnikami na ostatnim wirażu. Miedziński spojrzał na niego Milik. Miedziński czy Milik dowozi spokojnie drugą pozycję Wacław Milik i to oznacza, że Wilki Krosno zwyciężają 5-1 w tym wyścigu. Mają zatem 16 punktów, 14 punktów na koncie gospodarzy. Zwycięzcą Mateusz Szczepaniak i
No i coś czuję, że będą dyskusje pośród kibiców bydgoskiej Polonii, czy aby na pewno tenże Mateusz Szczepaniak powinien w tym wyścigu jechać. Jestem pewien tego, że przynajmniej kibice Polonii są tego zdania. Ale ja się bardzo cieszę, że został dopuszczony zawodnik gości do tego startu, bo pokazał nam naprawdę fantastyczny żużel z ogromną przewagą. Przyjechał na metę Mateusz Szczepaniak. Wilków wygrała 5-1 z gospodarzami. No, także tutaj może się naprawdę wiele dziać, tym bardziej, że Matej Żagar, Wiktor Przyjemski, no fantastyczni zawodnicy w tym biegu ósmym. No tak, dodajmy, że właśnie chodzi o tę parę, Milik, Szczepaniak. Oni wygrali na rozpoczęcie drugiej serii 5-1. Wtedy rywalami byli Jeleniewski i Miedziński. Myślę, że teraz poprzeczka zawieszona odrobinę wyżej. Żagar, Milik, Przyjemski, Szczepaniak. Dobrze, z drugiego pola Wacław Milik świetnie założył się na Mateja Żagara. Ten będzie w opałach, tym bardziej, że szybki jest w kasku żółtym. Mateusz Szczepaniak, no jest coś w tej parze. Ona znowu może wygrać podwójnie. Ona znowu może wygrać 5-1, ale teraz zabrakło zrozumienia. Spojrzał Milik, no i spodziewał się w tym miejscu rywala. Przeszkodził wydatnie Szczepaniakowi. Ciągle są na dwóch pierwszych miejscach zawodnicy Wilków Krosno, ale ta jazda parowa musi się poprawić, bo w przeciwnym razie skorzystają na tym albo Żagar, albo Przyjemski, któryś z nich oni jeszcze liczą na jakieś pomyłki ze strony Wilków. Teraz szybki jest Matej Żagar. Jest już drugi Słoweniec. Matej Żagar, a przy krawężniku Wacław Milik próbuje jeszcze kontrować, ale to nie jest łatwe do zrobienia. Znowu Żagar waleczny. Znowu Żagar ambitny na trasie. 4-2 w tym momencie dla Wilków Krosno, ale jeszcze rywalizuje Wiktor Przyjemski. Jeszcze próbuje, jeszcze podjeżdża Przyjemski, notuje upadek. Mamy nadzieję, że wszystko z nim w porządku. 4-2 w tym wyścigu dla Wilków Krosno zwycięża Mateusz Szczepaniak przed Matejem Żagarem, który na trasie uporał się z Wacławem Milikiem. Teraz oczywiście najważniejsze jest to, by stan zdrowia Wiktora Przyjemskiego pozwolił mu na to, by w dalszym ciągu ścigać się w tym meczu. A tutaj zwycięzca Mateusz Szczepaniak, drugi wygrany bieg tego zawodnika. No i to w takim stylu, że naprawdę ręce składają się do klasków. Doskonała jazda Mateusza Szczepaniaka. Przeszkadzał mu Wacław Milik, który był zdecydowanie wolniejszy na trasie, aczkolwiek sam start, no, doskonały w wykonaniu Czecha, ale mam takie wrażenie, że Mateusz Szczepaniak, nie było dla niego żadnego problemu, nawet przy tym jakimś wyhamowaniu, zajechaniu toru jazdu przed Wacława Milika, bez problemu sobie z tym poradził. A Matej Żagar później... No i drugi wyścig, w którym będą pojedynkować się w indywidualnych mistrzostwach Łotwy zawodnicy z tego kraju, czyli Biedew i Michajłow. No, wyścig bardzo, bardzo ważny w kontekście tych następnych biegów nominowanych, bo gospodarze mają, nie powiem, że tylko 4-punktową, ale już 6-punktową przewagę. Jest koncentracja. Widać, że wszyscy w parku maszyn wyczekują tego 13 wyścigu. W razie podwójnego zwycięstwa Polonii Bydgoszcz, ten zespół będzie mieć już 44 punkty w swoim dorobku i będzie właściwie witać się z wygraną w tym meczu. Zatem jest to naprawdę istotny bieg. Za chwilę mogą być już o krok od wygranej, albo po prostu mogą sobie to zwycięstwo zapewnić gospodarze. Lebiediew, Michajłow, Milik, Żagar. Poszli dobrze z pierwszego Andrzej. Lebiediew na pewno lepiej niż Olek Michajłow, który próbuje zawracać się przy krawężniku, a tymczasem przy bandzie robi swoje Matej Żagar. Nie będzie wygranej Andrzeja Lebiediewa w tym wyścigu, jeśli tak szybki będzie doświadczony Słoweniec. Idealnie, jak od cyrka z zewnętrznego pola, Matej Żagar nienagannie to wszystko zrobił. Słoweniec i zmierza po trójeczkę. Były uczestnik Grand Prix. Rozjechała nam się troszeczkę stawka. Klarowne są pozycje w tym wyścigu. Pierwszy Żagar, drugi Lebiediew, trzeci Milik i ostatni jest w tym wyścigu Olek Michajłow, który walczył, który starał się na pierwszym wirażu, ale nie miał zbyt dużo do powiedzenia, choćby w walce z Andrzejem Lebiediewem, bo oczywiście Matej Żagar był na zupełnie innej ścieżce. Zmierza po trójeczkę Matej Żagar. To może być druga trójka tego zawodnika w dzisiejszym meczu. 2-3-2, tak prezentują się punkty tego zawodnika w dzisiejszej rywalizacji. Robi swoje i jest pewniakiem do jazdy w biegu nominowanym. Matej Żagar. Tym razem nie będzie wyniku 4-2, tym razem 3-3. Zatem w tym meczu 42-36. Jeszcze mogą ten mecz wygrać zawodnicy Wilków Krosno, ale to jest już zadanie niemalże z tych niemożliwych.
No, jeden z liderów bydgoskiej Polonii, bo niewątpliwie Matej Żagar takim jest, obok Keneta Bier z ogromną przewagą przyjechał na metę przed swoimi rywalami. 3-3 w tym wyścigu za sprawą 3 punktów Żagara. Olek Michałow dobrze z tego startu, dobrze z wyjazd z pierwszego łuku, ale później brakuje prędkości.